Panie pośle, kilka dni temu ruszyła strona internetowa dotycząca gazociągu północnego. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na podjęcie tej inicjatywy? To jest inicjatywa naszego europosła Marka Gróbarczyka, który był współorganizatorem, pomysłodawcą wysłuchania publicznego w sprawie Nord Streamu w Szczecinie. Czyli politycy opozycji przejęli de facto rolę państwa, bo wszystkie państwa nadbałtyckie takie wysłuchanie publiczne zorganizowały z inicjatywy własnych rządów. Jedynym państwem, które na takie wysłuchanie publiczne się nie zdecydowało, była Polska. Też, co dziwi, jedyne państwo, które nie wsparło własnego środowiska rybaków w walce o odszkodowania, to również Polska. I my takie wysłuchanie w Szczecinie zorganizowaliśmy. Pojawił się na tym wysłuchaniu również przedstawiciel Nord Streamu. I w trakcie tego wysłuchania mogliśmy już jakby ostatecznie utwierdzić się w tym, o czym wiedzieliśmy od początku, że jest to inwestycja ze wszech miar godząca w nasze interesy zarówno ekonomiczne, nasze bezpieczeństwo energetyczne, ograniczająca możliwości rozwoju portu w Świnoujściu. I wtedy pojawił się właśnie taki pomysł, że zbudujemy na początku stronę internetową, później spróbujemy to rozbudować o swoistego rodzaju portal. Portal, w którym można by wykorzystać nie tylko te informacje, którymi już dzisiaj dysponujemy na temat gazociągu północnego, ale również portal, który grupowałby ludzi zajmujących się naszym bezpieczeństwem energetycznym i w ogóle kwestiami energetyki, a szczególnie w kontekście Pomorza Zachodniego. I wydaje się, że jest to inicjatywa o tyle trafiona i cenna, że opinia publiczna ma bardzo mało informacji, które są coraz bardziej niepokojące, jeżeli chodzi o Nord Stream. Nord Stream, już dzisiaj wiemy to na pewno, w pełni zostanie uruchomiony w rocznicę rewolucji październikowej 8 listopada. I jest to też taki gest symboliczny, powstał nowy mur, tym razem bałtycki, a nie berliński mur, który ma odciąć nasze wybrzeże od możliwości rozwoju, który stanowi zagrożenie również ekologiczne, który ogranicza możliwości połowowe naszych rybaków. Jednym słowem, gazociąg północny dzisiaj dla Polski, dla polskiej gospodarki morskiej, w szczególności dla rozwoju Pomorza Zachodniego, to inwestycja, która ma szkodzić i jest realizowana w bardzo ścisłej współpracy rosyjsko-niemieckiej. Zaangażowane są w to oba rządy, a już takim wręcz symbolicznym wymiarem jest fakt, że szefem Rady Nadzorczej konsorcjum Nord Stream jest Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec. Panie Przewodniczący, a czy ten gazociąg północny może być dowodem znakomitych relacji Donalda Tuska i Angeli Merkel? No jest niewątpliwie dowodem na to, że polityka białej flagi, polityka poklepywania po plecach przynosi dobre efekty, ale w tym wypadku wyłącznie stronie niemieckiej. Pan minister Sikorski konsekwentnie u pani redaktor Moniki Olejnik, w moim odczuciu, w moim przekonaniu, wprowadzający opinię publiczną w błąd, mówiący o tym, że gazociąg północny nie stanowi żadnego zagrożenia dla rozwoju portu w Świnoujściu, podkreślający, że gazoport nie jest w żaden sposób zagrożony. Tak, dzisiaj przy tych metanowcach, czyli statkach służących do przewozu gazu, te ograniczenia, jakie stanowi gazociąg północny, nie uniemożliwia wpływania do nowo budowanego gazoportu właśnie tych gazowców, bo tu są gazowce o zanurzeniu około 12,5 metrów, ale gazoport miał być nowym de facto portem na Bałtyku. Była to decyzja Jarosława Kaczyńskiego na miarę decyzji Eugeniusza Kwiatkowskiego o budowie Gdyni, czyli decyzja przełomowa z punktu widzenia interesów naszego portu. Stawało to w sposób oczywiście sprzeczny z interesami portu w Rostocku. I Niemcy bardzo konsekwentnie, przytulając pana premiera Donalda Tuska do serca, wprowadziły poprzez taką, a nie inną trasę gazociągu północnego trwałe ograniczenie możliwości rozwoju naszego portu. A minister Sikorski, wracając do jego wizytu, pani redaktor Moniki Olejnik, często powtarza, że na gębę jest dobry krem Nivea. Trzeba mieć na piśmie pewne ustalenia.
publicznie zadałem pytanie, co w tej sprawie, w sprawie gazociągu północnego, na piśmie ma pan minister Sikorski czy pan premier Donald Tusk, czy mają na piśmie, że jeżeli będziemy chcieli realizować zgodnie ze strategią rozwoju morskich portów Szczecin, Świnoujście nasze inwestycje, to pani kanclerz Angela Merkel gazociąg, gaz tłoczony zakręci i podejmą prace zagłębiające ten gazociąg. Przecież oczywiście żadnej takiej decyzji na piśmie pan Sikorski nie ma. W poniedziałek będziemy już po wyborach. Jeżeli PiS je wygra, co zamierza zrobić w sprawie gazociągu północnego? Przede wszystkim będziemy chcieli wykorzystać te wszystkie instrumenty, którymi dysponujemy dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej. Będziemy chcieli wykorzystać również traktaty międzynarodowe, jak chociażby ten mówiący o powszechnej dostępności do portów, o swobodzie żeglugi. Będziemy chcieli konsekwentnie rozbudowywać port w Świnoujściu, zapowiedział to Jarosław Kaczyński, zostanie powołane Ministerstwo Gospodarki Morskiej i w ostateczności wystąpimy na drogę sądową. Bardzo łatwo jesteśmy w stanie udokumentować, że gazociąg północny położony na tej głębokości, na torze północnym, na podejściu północnym do Świnoujścia ogranicza możliwości rozwoju portu w Świnoujściu. Jest przyjęta strategia rozwoju portu w Świnoujściu do 2014 roku. Chcemy, żeby do Świnoujścia wpływały statki o maksymalnym zanurzeniu, dzisiaj dopuszczalnym na Bałtyku, a wiemy, że Duńczycy noszą się z zamiarem pogłębienia też ciśnień duńskich, aby na Bałtyk mogły wpływać statki o jeszcze większym zanurzeniu, więc będziemy robić wszystko, aby portem największym na Bałtyku, jak było w latach ubiegłych, był Szczecin, a nie Rosja.